Droga Krzyżowa jest nabożeństwem Wielkiego Postu. W każdy piątek tego okresu odprawia się ją w kościele, także w domach. Podążamy wtedy za Chrystusem, który podejmuje mękę i śmierć dla naszego zbawienia. W tym roku dwa razy spotkaliśmy się na nabożeństwie Drogi Krzyżowej w naszym kościele razem z dziećmi, rodzicami i dziadkami. Pozostałe piątki odprawiliśmy, mam nadzieję, Drogę Krzyżową w domach, razem z rodzicami, razem z dziadkami. Modliliśmy się o zbawienie nasze i naszych bliskich. Bardzo serdecznie chciałem zaprosić na kolejną Drogę Krzyżową. Tym razem będziemy mogli w niej towarzyszyć drogą internetową. Została ona przygotowana przez dzieci, szczególnie klas trzecich, dzieci pierwszokomunijne. Będą one czytać rozważania, będą śpiewać, będą podawać intencje. Chcemy zaprosić do tego, aby razem z nami pójść po raz kolejny drogą krzyżową, aby wpatrywać się w Jezusa Chrystusa, w Jego mękę i śmierć i dziękować Mu za to, że dokonał naszego zbawienia.